Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Grażyna, gdzie ty wjechałaś tym autem? I have no idea what I'm doing. Plac Trzech Krzyży, Warsaw, pierwsza jazda po Korki. Wszyscy docenić. Trąbią, wjeżdżają bez kierunków. Wszystko dla blogu w Gim. Super jazda. Grażyna, zaparkowali w tej Warszawie. Tu nasza impreza już się niedługo skończy. Nieważne. Zaparkowaliśmy. Centrum miasta, drodzy państwo. Normalnie szał. Gratki, mój kierowca bombowca, piona. Idziemy teraz szaleć, ale nie później, jeszcze po imprezie też mnie czeka jazda, więc nie będę spoczywać na laurach, ale jestem z nas turbo mega hiper dumna, że dojechaliśmy do Warszawy i jechaliśmy przez Warszawę. Ty w sumie jechałaś cały czas prawie. A, no ty na autostradzie i ten, i w ogóle... A. Przyjechaliśmy do Warszawy na vlog o Wigilię, jesteśmy już mocno spóźnieni, ale Rafał był w pracy, także zanim się zebraliśmy, przyjechaliśmy tutaj na spokojnie, znaczy na spokojnie, powoli o tym chodzi, o to chodzi, a nie na spokojnie, bo spokojnie nie byliśmy. Nasza pierwsza taka trasa, jeszcze jazda po Warszawie. Znaczy pierwsza od dłuższego czasu, bo kiedyś jeździliśmy. Tak, do Bydgoszczy pojechaliśmy, no i takie wyprawy samochodowe jakieś tam były. Ale teraz jesteśmy turbo dumni, że dotarliśmy już na miejsce. Teraz szukamy nieba. Brawo, i zaraz idziemy, już będziemy chyba w niebie. Tak, idziemy na vlogu, ludzie, spotkania, jedzenie, wigilijny opłatek i wszystko. Warszawa jest taka piękna, że kompletnie nie rozumiem narzekania na korki zimą, bo naprawdę można przynajmniej obejrzeć sobie piękne dekoracje, szczególnie jak przy zamku jechaliśmy. Tylko ciężko naprawdę jest oglądać dekoracje, jak masz zawał serca w korku. No. Tak, ale przynajmniej wolno jedziesz, to możesz się rozejrzeć. I jako ogromny sukces uznaję to, chyba tutaj, że po drodze tylko jeden uroczy taksówkarz specjalnie opuścił szybę, żeby przekazać mi niecenzuralne powitanie. Tylko jedna osoba nas na razie obraziła, więc to jest niezła średnia jak na jazdę. Tak, bo nieźle. Do nieba, nieba. Jesteśmy już na imprezie celebrytów. Pierwsze co, nawet nie zdążyłem pójść do toalety, już pani fotograf do mnie mówi: przepraszam, pan tak vlogmasowo wygląda. Czy mogę zrobić pana zdjęcie? Więc ja jestem vlogmasowym celebrytą. Zobaczyła, że jakiś bałwan przyszedł. Tak, ludzie na mnie patrzą. Pewnie znany. A to jest znany bałwan, ale mniej znany niż Ola, wiesz. Drodzy państwo, zapraszam was za kulisy, za kotary. A jeśli nie ja, zapraszam na blogerskie salony. Proszę państwa, to jest a ty, kraina piwem i winem płynąca. Ale dobry! No i już mnie porwała tego bałwana. Dzień dobry pani. Hej. Od razu spotkaliśmy dwie lokalne przewodniczki, life managerkę i Sylwię. Dzień dobry pani. My tutaj chyba blogo Wigilijna już teraz była nasza, już kulisa. To witamy wszystkich. Jesteśmy tutaj, żeby jeszcze raz powitać tych, żeby powitać tych, których nie powitaliśmy poprzednio. Nie powitałyśmy poprzednio, ale też mamy parę ogłoszeń. Logo wigilijna kolacja. Oczywiście przyszliśmy tylko nagrać. Skoro już Sylwia nas przyprowadziła tutaj. Jest też scena. O nie. No tak, dobrze, że zdążyłam to uchwycić. Ach, i po esencję, bo co roku są warsztaty ze zdobienia Gwiazdy Betlejemskiej. Recenzja pierniczka. Dobry. Polujemy sobie na piwko bezalkoholowe dla kierowców. Zresztą Rafał już nie potrzebuje wiele, do szczęścia, tak z tego co widzę. Jak ma takie dziewczyny tutaj, takie towarzystwo. Lecimy dalej. To są warsztaty z Gwiazdy Betlejemskiej. Ja bym bardzo chętnie tutaj zajrzała. Zaraz muszę towarzystwo moje porwać. Są ścianki, różne do robienia zdjęć, jest DJ. Można sobie posiedzieć, postać, pogadać. Tu mamy blogierkę, buziaki blogierka. Przed chwilą się ściskałyśmy, ale nie nagrałam. I lecimy dalej, coś mi się tu rozmywa. O la la, ile tu jest fajnych ludzi. Czekamy sobie na piwko i lecimy dalej.
To są pierniczki zrobione przez Adę. Tutaj pierniczki Sylwii. A tu mój pierniczek przedstawiający masakrę. Oko wigilijna masakra czerwonym lukrem. Tak. Standardowo przy ściance same gwiazdy. Rafał tutaj znowu zaczepia ten duet po prostu. A, to wam zdjęcie, tak wam? Ale to jest pani fotograf. Ej, fotograf. O Jezu, niech wam nie chce zdjęcia zrobić. No dobra, zrobimy im jakieś jedno. Ona tak promienieje, że neony ze wstydu gasną. Gasną, światła gasną. Obładowani wychodzimy. Ada całą imprezę tak. Paradowała z piórkiem. Tu mamy takie bardzo ładne hortensje. I idziemy. Przynosimy imprezę, zostawiliśmy nasze gwiazdy betlejemskie w samochodzie i lecimy teraz do klubu, chyba klubu Nuance, gdzie odbywa się premiera książki Krzysztofa Gonciarza. Spotkanie w sumie autorskie takie. Tak jest, właśnie nie wiem jeszcze jaka to będzie forma, ale no super się coś zapowiada. Także teraz przenosimy się w inne miejsce, którego jeszcze nie możemy zlokalizować. Ale zaraz się zorientujemy. Chyba dotarliśmy na miejsce. Ukrywamy to spotkanie inkognito. Naprawdę, nie mogliśmy tutaj dotrzeć, ale się udało. Czy to? Tak, chyba. Aha, taki niuans. Okej. Okay. Ja już się przygotowałam świetnie na bycie kierowcą. Tutaj same jakieś drineczki. A ja mam swojego szejka tutaj. Także w razie tego nie wiem, że mamy alkoholowego, bo jest zapisany. Mogę prowadzić. Dostaliśmy informację, że to jest najlepszy kebab w Warszawie. Siu! Zaraz to sprawdzę. Mówi tak Sylwia, więc źródło wiarygodne. Bo ja bardzo lubię. Aha. Wisienką na torcie w tym kebabie jest ogórek kiszony, którego trafisz, albo nie trafisz. Tak. Chociaż może jedno z nas trafi. O to chodzi, że to jest taki kebab z niespodzianką. I właśnie musimy dzisiaj sprawdzić, czy ktoś dostanie ogórka. Niby mówi, że ale dobre. To jest w mojej opinii. Ale i tak musimy zapraszam. Sami przetestować. Najlepiej będzie, tak sądzę. Wiecie, proszę poznać, dlaczego ten kebab jest dla nas. Bo przy wejściu mają reniferkę. Dzień dobry, przywitał nas. To jest taki symbol, jak gdzieś widzicie reniferkę, to jest nasze miejsce. To musimy tu wejść, zjeść coś. No trudno, no to trzeba się przemęczyć, trzeba przetestować. Pora najlepsza, bo po północy. W maliny jakieś, jak się okaże, że to jest niedobre, to... To będziemy musieli iść gdzieś indziej. Tak, koniec przyjaźni przy okazji, ale jeszcze będzie trzeba coś innego zjeść dobrego. No także wiesz, uważaj. Niestety. Miała rację? Chciałem mieć wymówkę, żeby zakończyć tą znajomość, ale jest dobre. Kurde. Ona jest niepocieszona. Nie, coś jeszcze wymyślimy. A zobaczcie, kogo my tu spotkaliśmy, albo kto nas spotkał, bo sobie siedzieliśmy, czekaliśmy przy kebabku, a przy kebabku to same fajne chodzi. Są blogerki tutaj, a my tam, cała ekipa już tam. Marcin, z Sylwią się tam zagadali. Hej, hej. Marcin! Machamy. Marcin! Machamy! A nie, ręki nie wyjmuje, bo zimno. Marcin ręce, bo jest chłodno. Tak, tutaj się zagadali, lecimy sobie jeszcze, przenosimy imprezę już chyba w czwarte miejsce dzisiaj, także to szaleństwo. A jak Agata nas nie wyciągnie do klubu, to już nikt nas nie wyciągnie, więc korzystamy. Tak wyrosły. Świetne. Także uwaga, bo Rafał wszystko Mikołajowi przekazuje, proszę się tu grzecznie zachowywać. Lecimy chyba potańczyć trochę. Troszeczkę. Mówię, jak Agata nas nie wyciągnie potańczyć, to już nikt tego trzeba korzystać. No idziemy. Jedziemy, zmieniamy miejsce imprezy. Ekipa zapakowana. Niezapomniane emocje wszystkim pasażerom. A to jest bardzo dobre, spokojnie kierowcy. Przejechałem już jedno skrzyżowanie. No my jesteśmy niespokojnymi pasażerami. Wieczorne spacery w poszukiwaniu bankomatu. Przed państwem, proszę państwa, Pałac Kultury, czyli obowiązkowy fragment kadr vloga z Warszawy. Ja już robię praktyki jako uberzystka, odwożę ludzi z klubów w Warszawie. Tak, Adriana jest rajderką znowu. Urzędną stawkę. Wisła, tutaj. Wystawię fakturkę. Jak już nie wypada, nie? No tak.
Nie, tu jest jeszcze jeden pas na lewo. Drodzy Państwo, usiedliśmy tu przy herbatce. Czas wracać do roboty. Vlogmasy same się nie nagrają, tak? Agata nam przygotowała taką piękną vlogmasową tutaj, o nie, na moją rękę. Takie herbatki vlogmasowe. Ja myślę, że to na szczęście. Trzeba szybciutko sprawdzić. Który dzisiaj? Ile dzisiaj wygraliśmy? Ile obstawiacie? Nic nie mówią, nic nie wygraliśmy. Patrzę, ile dostaną za udział w tym odcinku. Musi być prezencik. Taki. O, 200 zł możemy wygrać. Dobra, no na 4 osoby po 5 dyszek. O dobra, to już by po 5 dyszek było. Na lodowisku jutro byśmy poszli. Musi być prezent. No to mamy herbatę. Jakiś zepsuty ten kalendarz. Już połowę dzisiaj przyszliśmy i co? Słabo jakoś. Nie, jak połowę? Połowę? No. No czekamy. Nie bym nie wytrzymał, od razu bym wszystko. No. Musimy dotrwać dzielnie do Wigilii. Czy wy widzicie, która jest godzina? Bo my się właśnie zorientowaliśmy. Trochę nam się tutaj zagadało. A czas podsumować jeszcze dzisiejsze wyzwanie. Już nasza relacja zniknęła, w sensie nasza zapowiedź zadania. A dzisiaj wszyscy dekorowaliśmy ciasteczka i takie oto Monika wysłała nam zdjęcie. Tutaj są puszki takie same jak my mamy, te czekoladowe. I chyba nawet ten słoiczek mamy taki sam jeden. I tutaj już w środku na święta czekają ozdobione pierniki albo jakieś ciasteczka kruche. Obstawiam, że pierniki. Mama Smurfa i Smurfetki wycina to pięknie. Serduszkowe, mniejsze od 3. O właśnie, pierniczki. Już aż poczułam zapach tych ciastek. No i jeszcze ozdabia w taki uroczy sposób z dedykacją, że jest nam szalenie miło. No to takie mamy dedykowane dla nas. Dziękujemy bardzo. Dzięki. A tu Natka dzisiaj piekła piernik korzenny, ja cię kręcę. I ta później piekła, pewnie ten karton tylko wyjęła, wytargała mnie z domu. Tak samo jak nie i tam było, te książki czytała, udawała. Zobacz, pewnie tylko. Nie ma tu, że robi. No właśnie, jak nas zaprosi na ten sernik piernik, to ja uwierzę Swaniara. I nagram dopiero. Zobaczymy, się okaże. Patrycja Wołoszyn, świąteczne ciastka na ten moment, a tu jeszcze nie wszystko, bo dopiero początki, resztę na dniach zrobimy. Boże, ja nie potrafię czytać. To takie. Wybaczcie mi tę porę. O, i widzę aniołka i choinkę. Kurczę, coś mi tu światło odbija. Będę już patrzeć bardziej przez ekran. Domowe pierniki z czekoladą, dużo czekolady i posypka. I to też serduszka, także przesłodko. W takiej pięknej ramce nam tu domowe podsyła. Dalej mamy Nona Milagrosa, też już odpierniczyła pierniki dziś i takie piękne gwiazdki. Będzie miała. Też już spory zapas na święta. Ciekawe, czy dotrwają. Jak jest więcej, to jest nadzieja, że do Wigilii jeszcze coś zostanie. Agniesia wysłała nam, nasza krzysiowa, sercownikowa rodzinka, tutaj ile kolorów i jaka tutaj była ciężka praca włożona. Ciężka, ale na pewno przyjemna. Ile ciastek już jest pięknie ozdobionych. Ja tu widzę chyba rękę Krzysia jeszcze też. No, obstawiam. Tak, na pewno było z pomocą. No, jest przekolorowo, przepięknie. A tutaj zdjęcie z dzisiejszego wieczoru. Jeszcze relacji nie wrzucaliśmy na naszego Instagrama, ale blogierka wrzuciła zdjęcie, więc czym prędzej udostępniliśmy i serdecznie pozdrawiamy naszą blogierkę kochaną. Mamy tu jeszcze od Artura, naszego sercownika, od którego wczoraj pokazywaliśmy paczkę. Tutaj pełno słodyczy, no, także Artur taki merci, słodki Rafael, wieczór dziś Lebeder. Spędza. Ja cię, fajnie. To co, już nie trzeba ciastek piec. Zdecydowanie. A tu jeszcze Natka nam na koniec kawę wysłała. I jak widzieliście, my też dzisiaj zdobiliśmy pierniki. Właśnie jestem ciekawa, w jakim stanie one są. Zostały w samochodzie, więc już chyba jak dotrzemy jutro do domu, to się przekonamy, czy w ogóle coś przeżyło. I jeszcze kawa od Natki. Szanowni Państwo, jest już bardzo późno, a właściwie bardzo wcześnie, więc uciekamy. Jutro jeszcze będziemy w Warszawie, także zapraszamy na kolejny vlog ze stolicy. Tymczasem uciekamy, dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.